Dyrektor szkoły Nobel Manhattan Coaching stworzył Coaching Support Group, czyli miejsce, w którym coachowie mogą spróbować swoich sił. O zaspokoju z wiedzą, której może pozazdrościć niemal każdy. Słowem geniusz, to znaczy Adam, geniusz, zapraszam na spotkanie z niezwykle inspirującym człowiekiem, od którego coachowie rozpoczynają swoją przygodę. Adam Geniusz, coach, animator społeczności coachów, trener, dyrektor szkoły Nobel Manhattan Coaching w Instytucie Rozwoju Biznesu. Fan nowych technologii w uczeniu i w życiu codziennym. Ojciec z Helenki, od czasu do czasu podróżnik po Azji. Tak, dziękuję, tak, do zobaczenia, widzimy się, słyszymy się na kolejnej sesji. No właśnie, Adam, skończyłeś właśnie rozmowę ze swoim klientem? Tak, tak, przepraszam, już jestem cały dla Ciebie. Mieliśmy sesję, umówiliśmy się. Sesję w parku? Sesję coachingową? Prawda? Fajnie. No trochę dziwnie, przyznam. To znaczy co, ktoś jest gdzieś za granicą albo w innej miejscowości i możesz się z nim spotkać na przykład przez Skype'a? Magia technologii, tak. A w pogodę taką jak dzisiaj to aż szkoda sesję prowadzić gdzie indziej niż w takim miejscu jak to. Jak często coachowie wykorzystują nowoczesne technologie, na przykład Skype'a, do tego, żeby porozmawiać ze swoim klientem? To są badania, które pokazują, że nawet do 90% coachingu odbywa się zdalnie. Czasami to jest miks taki, że pierwsze czy kilka pierwszych spotkań jest twarzą w twarz, kolejne kontynuacje są już przez internet, a są takie sesje, ja bardzo często prowadzę, które rozpoczynają się w internecie i cały proces coachingowy trwa właśnie w formule zdalnej. To zanim o sesjach porozmawiamy i o tym, co robi coach, to zacznijmy od tego, kto może zostać coachem. Kto może zostać coachem? Formalnych wymogów nie ma, ale jest to specyficzny rodzaj pracy, specyficzny rodzaj zawodu, który wymaga pewnych czasem predyspozycji, trochę wyszkolenia. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że na takie pytanie, które właśnie zadałeś, są dwie odpowiedzi. Jest odpowiedź prawidłowa i jest odpowiedź prawdziwa. I odpowiedź prawidłowa brzmi tak, że trzeba się doskonalić w słuchaniu, w zadawaniu pytań, rozumieć psychologię, zdobywać umiejętności. A odpowiedź prawdziwa jest taka, że trzeba lubić ludzi. I od tego tak naprawdę, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy zostać coachem, czasem się to nazywa trenerem osobistym, to jest ktoś, kto powinien mieć sympatię wobec świata i ludzi. Czyli rozumiem, że ja też mógłbym być coachem, wystarczy, że kocham ludzi, spotykam się z nimi i rozmawiam. Podczas jednego ze spotkań nasiennej w Instytucie Rozwoju Biznesu, gdzie spotkanie ma Coaching Support Group, Piotr Mosak, psycholog, powiedział, jaka jest definicja coacha. Coach to osoba, która potrafi zadać odpowiednie pytanie i mimo, że zna na nie odpowiedź, powstrzymać się przed ich udzieleniem. Czyli rozumiem, to że... To dobra definicja. Czyli jeśli jestem coachem, to co, zadaję tylko pytania? Tak. Coaching jest oparty na kilku założeniach. Od strony technicznej faktycznie wygląda to w ten sposób, że coach de facto, może nie tylko, ale przede wszystkim zadaje pytania. Co ważne, to są pytania otwarte, czyli takie, na które odpowiedź wymaga czegoś więcej niż tak lub nie. Moglibyśmy zaprezentować? Jesteś moim coachem. Z czym do mnie przychodzisz? Chciałbym być weselszym człowiekiem. Co sprawia, że chciałbyś być weselszym człowiekiem? Chciałbym być szczęśliwy. Czym jest dla Ciebie szczęście? Szczęście powoduje, że mam uśmiech na twarzy. Co jeszcze powoduje, że masz uśmiech na twarzy? Spotkanie z fajnymi ludźmi. Co jeszcze? Jak naleję Ci na przykład wody, o, od razu się czuję lepiej. I co, i w tym momencie odkryłem, co mi daje szczęście? Oczywiście to jest krótki wycinek i być może ta rozmowa poszłaby gdzie indziej, ale zwróć uwagę, że właśnie pytałem, co jeszcze, a nie czy coś jeszcze. Aha. Czym to się różni? Czy coś jeszcze jest pytaniem, na które odpowiadasz tak lub nie. Jak masz humor, no to powiesz coś więcej, ale na pytanie, co jeszcze, nie odpowiesz tak albo nie. Zresztą, jak zobaczysz potem nagranie, to zobaczysz swoją minę. Myślałeś mocno o tym, co chcesz odpowiedzieć, zachowując oczywiście wszystkie tutaj proporcje, dlatego że mamy nagranie, jest to sytuacja laboratoryjna. Miałem wrażenie, że faktycznie spojrzałeś w siebie i zadałeś sobie to pytanie i odpowiedziałeś na nie
w ciekawy sposób. Potem tutaj wszedł element trochę show, wlania wody, ale jakbym miał się posłużyć intuicją, powiedziałbym, że zadałeś sobie to pytanie i przynajmniej wewnątrz odpowiedziałeś sobie na nie jeszcze troszkę więcej. To prawda, zgadza się. A jakie pytania powinien umieć zadawać coach? Przede wszystkim to są pytania otwarte, czyli te, które zachęcają klienta coachingu, klienta, czyli osoby, która coaching otrzymuje. Pytania, które ktoś poszukuje, patrzy dookoła, zastanawia się, co jest dla niego w tej sytuacji istotne. Takie, które otwierają. No tak, ale jak patrzyłem na ciebie, jak zadajesz pytania, to zauważyłem, że masz już swoje pytania. Być może to wynika z doświadczenia, ponieważ trochę już to robisz, które są w stanie naprowadzać mnie na tą odpowiednią odpowiedź, na tą odpowiedź, którą wyciągam tak naprawdę z siebie. Właśnie, tutaj ważna rzecz, że odpowiednia odpowiedź to jest tylko ta, którą ty udzielasz. Ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby jako coach, żeby ci zasugerować, czy żeby cię doprowadzić. Jako coach zakładam, że ty temat, problem, marzenie, z którym przychodzisz na coaching, jesteś w stanie zrealizować. I to jest bardzo ważne założenie w coachingu. Coach pracuje na tak zwanych zasobach, czyli na tym, co masz, co możesz mieć, co jest w tobie, co jest tobie dostępne. Z tym pracujesz. I pytania służą temu, żebyś zidentyfikował te zasoby, żebyś wiedział, jak je wykorzystać, a po coachingu, żebyś z nich skorzystał i wykorzystał, realizując swój cel w sposób, który sam określisz. To jest bardzo ważne w coachingu. Coach nie ma odpowiedzi, coach nie doradza. Czasem to jest trudne dla klienta, czasem to jest trudne dla coacha, ale to jest kluczowe, podstawowe założenie. Jeżeli ktoś, kto się mianuje coachem, zacznie doradzać, mówić, co powinieneś zrobić, to już jest wyjście z roli coacha. Czasem ktoś potrzebuje doradztwa, czasem ktoś potrzebuje sugestii, mentoringu. To są też wartościowe metody pracy i często potrzebne, ale to już nie jest coach. Tak samo jak jedziesz autobusem albo jedziesz samochodem osobowym. Jedno i drugie jest dobre w pewnych okolicznościach, a wykorzystujesz w zależności od potrzeby. Czy to są krótkie pytania, czy mogę pozwolić sobie na przykład na dłuższe ich zadawanie? Czyli szczęście to i to, chociaż to już jest sugerowanie odpowiedzi. Czy wystarczą takie krótkie pytania, tak jak ty mi zadawałeś? Te pytania powinny być proste. Czasem ja nazywam takie bardzo rozbudowywane pytania pytaniami barokowymi, które są niepotrzebne. Pytania powinny być krótkie, proste, łatwo zrozumiałe, tak żeby klient nie musiał się zastanawiać nad pytaniem, a mógł wejrzeć w siebie, zastanowić się i odpowiedzieć. Czasem, w sumie często, korzysta się także z metafory, czyli na przykład wyobraź sobie, że jest taka i taka sytuacja, i to się wykorzystuje jako narzędzie w coachingu. Wtedy oczywiście z racji tego, czym metafora jest, jest to bardziej rozbudowane, ale też same potem pytania są prostsze. Wyobraź sobie, że jesteś w parku, co słyszysz, co widzisz, kto jest dookoła i tak dalej, i tak dalej. Po co te metafory? Metafory służą temu, żeby zmienić trochę perspektywę, zmienić sposób patrzenia, zmienić sposób postrzegania pewnej sprawy. Bywa tak, że ktoś przychodzi z tematem i w pewnym momencie się zacina. Nie wiem co więcej, nic mi nie przychodzi do głowy. I wtedy takie metafory, czy tak zwane właśnie pytania mocne służą temu, żeby przeskoczyć przez tą przeszkodę. Na przykład wyobraź sobie, że wszystko jest możliwe, co robisz. Wyobraź sobie, że wszystko jest legalne, co robisz. Wtedy się, o kurczę, gdyby tak, no to pewnie się otwiera cała nowa seria możliwości. Po co się przychodzi do coacha? Mam problem i co? I przychodzę po jego rozwiązanie? Do coacha można przyjść z problemem, po to, żeby znaleźć swoje własne rozwiązanie na niego dzięki procesowi coachingowemu, który coach realizuje poprzez zadawane pytania. Można przyjść z marzeniem, tak? Chcę podróżować po świecie i zarabiać pieniądze. Nad tym można pracować. Bywają sytuacje w biznesie. Jest osoba, która awansuje na stanowisko menedżerskie, potrzebuje się uporać z tym awansem. Przychodzą osoby, które z innych powodów w pracy potrzebują. Ja to dzielę na
bardzo, bardzo ogólnie właśnie na problemy zadania i marzenia. Problem, czyli z czymś jest kłopot, zadanie, stoję przed czymś, mam to wykonać, marzenie, chciałbym i zastanawiam się, jak to osiągnąć. Skoro każdy może zostać coachem, to dlaczego coach ma mi pomóc w czymś, z czym mam problem? Nie ma przygotowania psychologicznego taka osoba. Każdy może zostać, bo powiedziałem, że nie ma ograniczeń, nie ma czegoś takiego jak dopuszczenie do zawodu. Jak ktoś się uprze, może wydrukować rano wizytówkę i po południu być kimś, kto się mianuje coachem, ale trzeba mieć te umiejętności. Zadawanie pytań otwartych, słuchanie. To są rzeczy tak oczywiste, których powinniśmy się uczyć od przedszkola. Zapraszam Cię kiedyś na nasze szkolenia. Zobaczysz, jaki to jest kłopot, żeby słuchać. Zobaczysz, jaki to jest kłopot, żeby zadać pytanie, które otwiera, zamiast doradzić, słuchaj, bo Ty z tym powinieneś zrobić tak, tak i tak. To są rzeczy elementarne, ale przez to, że wszystko dookoła jest szybkie, poprzez to, że chcemy szybkich rozwiązań, to są rzeczy trudne w pewnym momencie do zrobienia. I osób, które się szkolą na coacha, jest sporo. Osób, które kursy kończą, jest dużo, ale takich osób, które bardzo porządnie poprowadzą proces coachingowy, jest już, wiesz, już teraz ta piramidka ku górze się schodzi. Im lepszy coach, tym trudniej go znaleźć. Więc podstawy może nabyć każdy, bo to są też umiejętności, które przydają się w życiu. Wbrew pozorom, dobre słuchanie, umiejętność zadania pytania pomoże w urzędzie, może pomóc w sklepie. Umiejętność budowania relacji między coachem a klientem jest też przydatna w sytuacjach na co dzień, też w rodzinie, ze znajomymi. Także te umiejętności, które szkoli coach, one są ważne i wartościowe nie tylko w coachingu. Ale żeby zrobić dobry coaching, trzeba lubić ludzi. Dobrze jest mieć do tego smykałkę, ale na pewno też trzeba doskonalić umiejętności, czy formalnie, czy poprzez nieformalne. Od kiedy przygotowuję szkolenia związane z wideo, szkolę także trenerów i coachów z tego, jak mogą wykorzystywać wideo do swojej pracy, spotykam wielu coachów. Coach szczęścia, coach zajmujący się jogą śmiechu, coach rozwoju osobistego, coach biznesu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak z takiej masy różnych coachów wynaleźć tego jednego, który będzie idealnie pasował do mojego problemu? No bo coach szczęścia może być tym samym coachem, który zajmuje się rozwojem osobistym. Metoda coachingowa sama w sobie jest bardzo uniwersalna. I jeśli przyjdziesz do coacha szczęścia, jest to osoba, która dobrze opanowała sztukę robienia coachingu, ona Ci zrobi coaching na temat zarządzania finansami domu, czy zrobi Ci coaching, tak? Jeżeli Ty będziesz chciał taki temat opracować, no to tak, z Tobą tak. będzie no pracować. Tak. Zadaje pytania w końcu. Ona zadaje pytania, ona nie ma odpowiedzi, ona Cię nie prowadzi, nie ma interesu w tym, żeby dać Ci rozwiązania. Przypomnij sobie, jeżeli ktoś Ci mówi, co masz zrobić, jak chętnie to robisz. A przypomnij sobie, jak sobie coś umyślisz, jak chętnie do tego podchodzisz. Coaching jest po to, żeby ktoś sobie umyślił dzięki temu, że coach zada mu kilka, czasem kilkanaście, a bywa, że kilkaset pytań. Ile trwa taka sesja coachingowa? To bardzo zależy od ustaleń. My uczymy zamykania, realizowania całego procesu w ramach danej sesji w ciągu pół godziny, ale równie dobrze sesja może trwać godzinę, trzy godziny, w zależności też od metod, od sytuacji. Najkrótsza sesja coachingowa, której ja byłem świadkiem, która była skuteczna, dodajmy, trwała 3 minuty. Mi samemu zdarzyło się prowadzić sesję, która trwała 3 godziny, więc tak naprawdę w dużej mierze to zależy od ustalenia między coachem a klientem, jaka jest formuła, jakie są założenia do wspólnej pracy. Co to znaczy skuteczna sesja? Skuteczna sesja to jest taka, kiedy ktoś przyszedł na sesję albo ze zdefiniowanym celem, albo ten cel sobie dodefiniował w ramach sesji, bo to też jest bardzo ważne. Ty przyszedłeś do naszej krótkiej sesji, że chcesz być szczęśliwy na przykład, prawda? To trzeba jeszcze przeformułować, co to znaczy, tak? Czy to znaczy, że nie jesteś szczęśliwy, czy że chcesz być bardziej szczęśliwy? I tak dalej. Z tego formułowany jest cel, czyli co chcesz osiągnąć, co rozumiesz przez bycie szczęśliwym i dalej opracowujesz plan do tego szczęścia dojścia. Czyli skuteczna sesja to jest taka, która
ma zdefiniowany plan, ma zdefiniowany cel, ma zdefiniowany plan działania, a po sesji plan działania jest realizowany. Zapewne coachowie, którzy teraz nas oglądają, zadają sobie podstawowe pytanie, czy po pierwsze można z tego żyć i ile zarabia taki coach? To też jest różnie. Wspomniałem Ci, że jest ta taka piramidka, gdzie na dole jest duża grupa osób, które chcą, aspirują, uczą się. Potem ta piramida się dosyć szybko schodzi. Są osoby, które z coachingu żyją, tylko i wyłącznie zarabiając nieźle, utrzymując się, ale to jest bardzo nieduża grupa. Sporo jest osób, które łączą coaching z inną pracą zawodową. Także da się wyżyć, ale tutaj też jest potrzebna pewna odwaga do tego, żeby postawić wszystko na tą kartę, tak, będę coachem, i też szkolić się w tym. Szkolić w sensie nabywać nowe umiejętności, czytać, rozmawiać, prowadzić coraz więcej sesji, zrobić dobrą ofertę i dać ludziom znać, że jest się otwartym na usługi. Nie pójdę do tego coacha, bo on ma problemy ze sobą. Coach to człowiek bezproblemowy? Myślę, że jakby coach był człowiekiem bezproblemowym, to pewnie by poszedł realizować swoje marzenie, na przykład nie musiałby na coachingu zarabiać. Chociaż znam też osoby, które coaching robią dla przyjemności. Pracują na przykład z organizacjami pozarządowymi, nieodpłatnie realizują swój coaching. Coach ma być lustrem dla klienta. Takim lustrem weneckim, tak? Za tym lustrem tak naprawdę nie ma znaczenia, co jest, dopóki coach nie przerzuca swoich myśli, problemów na klienta. Ale dodajmy, że jak zaczyna to robić, to już przestaje być coachem, to już nie jest coaching, to już jest w ogóle jakieś szaleństwo. Coach też człowiek, może mieć problemy, mogą, oczywiście są czasem kwestie, ok, potrójny rozwodnik, a zajmuje się coachingiem relacji. Czy taka osoba jest wiarygodna? No, doświadczona. Może być wiarygodna, prawda? Bo pracuje na zasobach klienta. Jeżeli to jest jasne dla klienta, to tak naprawdę nieważne, co ten coach zrobi. Kwestia jest taka, że czasem na początku, tam gdzie jest marketing, tam gdzie jest informacja, opinia o coachu, no takie informacje grają rolę. Czyli do marketingu to jest istotne, żeby się określić. W sesji coachingowej dobrze zrobionej, prawidłowo, nie ma to już znaczenia. Coach korzysta z pomocy coacha? Oczywiście, jak najbardziej. Po pierwsze dlatego, że rozumie wartość tego procesu, więc jest to dla niego ciekawe, wartościowe, rozwijające. Drugą rzeczą, która jest istotna, to jest superwizja w coachingu. A co to jest superwizja? Kiedyś Maciej Benewicz, który też prowadzi szkołę coachingu, jest osobą znaną, pisze książki, zdefiniował w jednej z swoich publikacji, że superwizja to jest coaching coacha na temat coachingu. Czyli to jest metoda pracy, gdzie, jeżeli Ty jesteś moim coachem, ja przychodzę do Ciebie i na przykład tematem jest sesji, słuchaj, pracuję z klientem, który jest śmiertelnie chory i mam z tym kłopot. I na przykład rozmawiasz ze mną, wydobywasz ze mnie to, jak, po co, dlaczego mogę, czy powinienem taką sesję prowadzić. Albo ja mogę dojść na przykład do wniosku, że jest to dla mnie zbyt trudne, zbyt osobiste, wychodzę z roli coacha i na przykład mogę zdecydować, że nie jest to klient dla mnie. Na początku naszej rozmowy powiedziałem, że stworzyłeś Coaching Support Group, Coaching Warszawa. Tam coachowie przychodzą, żeby próbować swoich sił. Też. To są spotkania, które z jednej strony rozwijają poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przychodzą i opowiadają o swoich pasjach związanych z rozwojem osobistym, najczęściej czasem stricte z coachingiem. Też przychodzą ludzie po to, żeby coaching ćwiczyć. Przychodzą doświadczeni coache, żeby właśnie też podzielić się na przykład swoim doświadczeniem, zaoferować swoją usługę w formie nieodpłatnej. Przychodzą osoby, które szukają klientów. Przychodzą też osoby, które chcą coaching poznać, czyli od tej drugiej strony. Kurczę, słyszę o tym coachingu, chciałbym się dowiedzieć, co to jest. Zapraszamy, przychodzimy. Dodam tylko, że warszawska grupa jest jedną z. Takie grupy też działają w Polsce, w Poznaniu, w Białymstoku,
W tej chwili pracujemy z osobami z Katowic, które taką grupę zakładają, ale też działają w Bukareszcie, w Budapeszcie, w Sofii, w Londynie. Także to są spotkania cykliczne, dziejące się w wielu miejscach na świecie. Ja miałem przyjemność zakładać warszawskie spotkanie. I na takim spotkaniu też spotkaliśmy się. Tak. Grałem swoje wystąpienie na temat wideo i wykorzystaniu wideo i audio do pracy z dziennikarzami. Natomiast ostatnio zauważyłem, kiedy parę razy spotkaliśmy się, żeby porozmawiać też o wideo, że coraz więcej coachów wykorzystuje wideo w swoim życiu i w swojej pracy. Co mogą z takim wideo zrobić? No bo sesja to sesja, zadajemy pytania, na pytania odpowiadamy. A to wideo jak może być wykorzystane? Można na kilka sposobów na pewno wykorzystywać. Też wiele z osób, powiedzmy szczerze, zaczyna korzystać z wideo dzięki Tobie. Także tutaj też przyczyniasz się do tej zmiany, do tej sytuacji. Można wykorzystywać do materiałów marketingowych. Tak? Jeżeli ktoś wchodzi na stronę internetową, czy otwiera YouTube'a i jest w stanie zobaczyć coacha, usłyszeć go, to jest ważna rzecz, bo wyrabiamy sobie pierwszą opinię w ciągu kilku sekund i czasem ta opinia, jeżeli zadbamy o jakość filmu, jeżeli zadbamy o swoją prezencję w ramach nagrania, no to może być ten drobny element, który gdzieś sprawi, że ktoś przyśle do nas zapytanie na temat właśnie coachingu. Więc jedna rzecz to jest marketing. Druga rzecz to jeżeli ktoś prowadzi bloga, jeżeli ktoś przygotowuje materiały. Znam też osoby, coachów, którzy co jakiś czas nagrywają właśnie swój materiał merytoryczny, który wrzucają na bloga w formie wideo. Wideo już przechodząc w formę webinariów też jest stosowane, także my to stosujemy, jeśli chodzi o podzielenie się wiedzy. Może nie jest to stricte coaching, ale no, też trzeba pamiętać, że ja prowadzę szkołę coachingu i w ramach tej szkoły wykorzystujemy te narzędzia nowoczesnej technologii do tego, żeby jeszcze lepiej uczyć, żeby nasi absolwenci byli jeszcze lepszymi coachami, żeby mieli już na etapie szkolenia z nami styczność z wideo. Wprowadzimy teraz testowo na przykład możliwość przygotowania recenzji książki, nie w formie pisemnej, tak jak do tej pory było, ale na przykład właśnie w formie wypowiedzi wideo. Także coachowie korzystają, mogą korzystać, powinni korzystać. My jako szkoła też chcemy i z tego korzystamy. Amen w takim razie. Jak najwięcej wideo w takim razie życzę, a wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować coachingu, odsyłamy do Ciebie. Jak można się skontaktować? Można znaleźć na Facebooku, wystarczy wyszukać Coaching Warszawa. Tam jest taki profil z przekrzywionym Pałacem Kultury i Nauki, to jest nasz. Można się kontaktować ze szkołą Noble Manhattan Coaching poprzez stronę internetową. Pisać Noble Manhattan. Ze mną osobiście Adam Gieniusz. Też zapraszam na LinkedIn, na Facebooku. Zachęcam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Adam Gieniusz był moim i Waszym gościem. Do zobaczenia. Tomasz Słodki. Serdecznie, Bożena Uciechowska, jestem trenerem biznesu i rozwoju osobistego. Wideo chciałabym wykorzystywać w promowaniu mojego takiego autorskiego programu, jakim jest Zostań Liderem, ponieważ ostatnio też przeszłam dosyć dużą zmianę, dlatego myślę, że wideo i promowanie tego programu będzie dobrym momentem, żeby pomóc ludziom, którzy taką zmianę przechodzą. Szkolenie Tomka Słodkiego to dla mnie pierwszy krok, żeby z mojego amatorskiego warsztatu zrobić coś, co będzie profesjonalnym warsztatem i będę mogła wykorzystywać w przyszłości. To, co było najciekawsze z mojego punktu widzenia, to rzeczywiście montaż filmu. Dostałam ci wiele ciekawych instrukcji, a także wskazówki, jak zrobić to profesjonalnie. Także polecam serdecznie szkolenie Tomka. A to, co też jest bardzo dużą wartością dodaną, to jest też tak zwany networking, czyli spotkania z ludźmi, którzy naprawdę mają bardzo szeroką wiedzę praktyczną i polecam.